Nadszedł czas, by sięgnąć po nowe metody rozwoju. Jestem to winna swoim pacjentom. Nie będę w stanie pomagać, jeśli najpierw sama nie odnajdę równowagi psychicznej. Muszę odpowiednio zacząć. Te oddechy były za krótkie, więc jeszcze raz. O, tak. Tylko spokojnie. Powinnam usiąść na innym dźwięku. Spokojnie. Teraz będzie już perfekcyjnie. Ta książka podobno przynosi zaskakującą wiedzę i ukojenie. Otwieram ją losowo, jak Biblię. W chwili śmierci robisz, co możesz, żeby się uratować. Jesteś przerażony i drżysz. Jesteś oceanem poruszenia i niepokoju. Śmierć cię wciąga. Nie chcesz, żeby siła... Może inny fragment? Tuż przed śmiercią... posłucham tego pozytywnego chłopaka na YouTubie. Badacze twierdzą, że już po 25 roku życia spada produkcja kolagenu w naszym organizmie. Prawda jest jednak taka, że starzejemy się od samych narodzin i każdy dzień zbliża nas do śmierci. Boże, to prawda. Życia coraz mniej. A ja już jestem martwa. Świadectwa z czerwonym paskiem, wzorowe zachowanie, studia z wyróżnieniem, nagrody w konkursach, setki przeczytanych książek, kursy rozwoju osobistego, intensywne warsztaty z najlepszymi, a wszystko to jak para w gwizdek. Moja głowa pęka od wiedzy, a ja nadal nie potrafię nikomu pomóc. I nie wiem, czy zdążę to uczynić, bo starość już puka do mych drzwi. Dobrze, że chociaż mam wygodny fotel dla starych ludzi. Fajne te przyciski. Można się pobawić. Przód, tył, przód, tył. Przydałaby się jeszcze gałka do podjeżdżania do lodówki. Przód, tył, przód. Życie starego człowieka wcale nie jest takie złe, jakie malują. Całkiem wesoło. Ładnie pachnie ta herbatka, aromatycznie. Dobra. Nawet bardzo. Może w tym wszystkim chodzi o to, żeby mniej wiedzieć, a więcej czuć. Może by tak po prostu zacząć żyć.